Pierwszy sezon serialowego The Last of Us zbliża się ku końcowi, ale wcale nie oznacza to, że ten zwalnia, a zainteresowanie widowni, jak wynika z niedawnych doniesień, utrzymuje się, a nawet wzrasta. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych, akcji, przygodowych lub dziesiątek innych tytułów, klikaj w link w opisie i sprawdzaj eneba.com. Dostaliśmy statystyki bezpośrednio od Warner Bros. Discovery, z których jasno wynika, że ósmy odcinek pobił kolejny rekord oglądalności. Otóż w dniu premiery odcinek obejrzało aż 8,1 miliona widzów i co prawda nie ujawniono jeszcze wyników dotyczących poprzednich trzech odcinków, więc na ten moment według statystyk ósmy jest tym rekordowym, który przebił odcinek czwarty, a ten został obejrzany przez 7,5 miliona osób. Możemy więc śmiało powiedzieć, że wzrost zainteresowania względem pierwszego odcinka wynosi aż 74%, bo tamten epizod obejrzany został przez 4,7 miliona osób, a wynika to najprawdopodobniej z tego, że sezon się kończy oraz dlatego, że ósmy odcinek przedstawia bardzo ciekawą i pełną akcji historię, którą dobrze kojarzyli wierni fani, co też pewnie przekonało ludzi niezainteresowanych wcześniej marką The Last of Us. Bardzo możliwe, że rekord zostanie pobity przez ostatni odcinek i nic tylko czekać na statystyki oraz sam epizod, który w Polsce zadebiutuje 13 marca o godzinie 3 w nocy. Informacje o Frostpunku 2 bezpośrednio od studia 11bit to coś, na co czekało naprawdę wiele osób, bo o grze było cicho od jakiegoś czasu, a twórcy przerwali ciszę, publikując bardzo ciekawą informację. Otóż za pośrednictwem Twittera dowiedzieliśmy się, że już za mniej niż miesiąc odbędą się testy gry w biurze 11bitów znajdującym się w Warszawie. Co istotne, jest to weekend, więc jak ktoś ma wolne, to jest to dobra okazja, żeby prześledzić temat. Szczególnie, że wystarczy jedynie wypełnić ankietę przygotowaną przez studio, gdzie należy podać swojego maila i odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości przyjazdu do stolicy. Wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas możemy spodziewać się kolejnych konkretnych informacji na temat Frostpunka 2 i być może nawet i daty premiery. Jest to naprawdę dobry moment i widocznie 11bit Studios, skoro jest gotowe przedstawić grę testerom w otwarty sposób, to raczej jest również gotowe do upublicznienia kolejnych istotnych informacji, a wy dajcie znać, czy się wybieracie. Twórcy całkiem dobrze przyjętej serii skradanek Aragami, czyli Studio Lins Works, przekazało nam nieciekawe wieści na temat dalszego funkcjonowania ich firmy. Nie owijając bawełnę, zaznaczę, że od kwietnia bieżącego roku wstrzymane zostaną prace nad kolejnymi projektami. Wyjaśnili to w obszernym wpisie na Twitterze, w którym dzielą się swoimi ostatnimi doświadczeniami i wyjaśnili podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Z wielkim żalem ogłaszamy, że Studio Lins Works przestanie pracować nad nowymi projektami na czas nieokreślony, począwszy od kwietnia. Przez ostatnie 9 lat mieliśmy szczęście pracować nad tym, co kochamy, przelewaliśmy nasze serca i dusze w tworzenie wciągających gier. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało nam się osiągnąć, ale niestety nasza podróż dobiega końca. Ostatnie kilka lat, w trakcie których przestawiliśmy się na rozwój nowych IP i nowy kierunek dla firmy, były szczególnie trudne. Mieliśmy duże ambicje co do tego, co chcieliśmy osiągnąć jako studio, ale mimo postępów sytuacja ekonomiczna nie była sprzyjająca i skończył nam się czas. Niestety nie jest to jedyne studio zmagające się z trudną sytuacją ekonomiczną. Należy powiedzieć więcej, nie jest to jedyna firma, która ma takie problemy. Faktycznie są to bardzo trudne czasy, również dla twórców gier, gdzie presja rośnie, rosną też wymagania, a co za tym idzie, koszty. Czy możemy liczyć więc na kolejną część Aragami? Na ten moment na pewno nie i nie zapowiada się, aby inne studio brało się za tworzenie tego projektu. Bloober Team, polskie studio odpowiedzialne za The Medium, Blair Witch czy nadchodzący remake Silent Hill 2, ma bardzo ambitne plany na rozwój i jako twórcy gier nastawionych na horrory celują naprawdę wysoko. O tym, że będzie o nich głośno, było pewne już przy okazji wspomnianego przeze mnie Silent Hill 2, który zapowiada się na udany projekt, który był wyczekiwany przez masę graczy na całym świecie, szczególnie tych, którzy nie mieli okazji zapoznać się z oryginalną wersją. Bloober Team zamierza zostać liderem, jeśli chodzi o horrory, a zapowiadają nowe oddziały zarówno w Warszawie, jak i Los Angeles, co da możliwość tworzenia jeszcze większej ilości gier naraz. Zarazem przyjmują też nową strategię działania, która działa w oparciu o trzy filary. Będzie to praca nad psychologicznymi survival horrorami, rozwój poprzez współpracę i swoboda w twórczej pracy zespołowej. Piotr Babieno, CEO studia, stwierdził, że Bloober Team do tej pory skupiał się na narracji kreowanej głównie przez otoczenie, co ma się zmienić i możemy liczyć tutaj na szerszy udział postaci i elementów akcji, które pogłębiają imersję. No i przejdźmy sobie wreszcie do konkretnych gier, jakie zamierza w przyszłości wypuścić polskie studio, no i trochę tego jest. Będzie to wspomniany Silent Hill 2, również zapowiedziane Layers of Fear, tworzone wraz z Unshared Studios, kilka nienazwanych projektów, Project M, współtworzony przez Draw Distance i Project F we współpracy z Raw Games. Jest też Project GEH, które są jak na razie w planach i na etapach koncepcyjnych, jak i Project C. Oprócz gier wideo planują też grę planszową, opartą na świecie The Medium oraz serial również na tej podstawie. W planach jest też filmowa adaptacja Layers of Fear i to już wszystkie gry, które są na liście. Jest tego, tak jak mówiłem, sporo. Ciekawie zapowiadają się też współprace z innymi deweloperami, z czego mogą powstać naprawdę imponujące rzeczy, ale na to poczekamy jeszcze wiele miesięcy, bo są to nawet nie nazwane jeszcze projekty. Na ten moment najbliżej nam do Layers of Fear, zaplanowanego na czerwiec tego roku, a następnie do Silent Hill 2, którego data debiutu nie została jeszcze ogłoszona. Insomniac Games szykuje dla nas dwie naprawdę ciekawe gry. Jedna z nich to Spider-Man 2, a druga to Tajemniczy Wolverine, o którym nie wiemy zbyt wiele.
wiele. W internecie pojawił się jedynie pierwszy teaser i od tamtego momentu jest cisza. Nie pojawia się nawet wiele w przeciekach, ale może za jakiś czas się to zmieni i wiele właśnie na to wskazuje. Jeff Grubb, dziennikarz, który dostarcza masę sprawdzonych informacji na temat gier, powiedział w zeszłym miesiącu, że Wolverine może trafić na rynek już w przyszłym roku. Według dostępnych informacji studio Insomniac ma kończyć pracę nad Spider-Manem 2, a drugi zespół ma jednocześnie tworzyć grę opowiadającą o przygodach Logana. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpocznie się akcja promocyjna gry, ale mam dla was inne ciekawe wieści. Otóż Steve Lam, aktor głosowy, który wcielał się w swojej karierze w postać Wolverina wielokrotnie, potwierdził zakończenie swojej pracy nad grą. Nie może jednak wchodzić w istotniejsze szczegóły na ten temat, bo finalna wersja nie została jeszcze udostępniona. Mamy już więc pogląd na to, na jakim etapie mniej więcej znajduje się produkcja gry i wygląda na to, że prace nad nią nabiorą tempa, szczególnie, że jesteśmy już coraz bliżej Spider-Mana 2, którego premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Sony przekazało graczom bardzo ciekawe informacje. Otóż podczas niedawnej konferencji Morgan Stanley Technology Media and Entertainment 2023 pojawiła się informacja, jakoby Sony miało do wydania jeszcze w tym roku ponad 5 miliardów dolarów i mają one zostać przeznaczone najprawdopodobniej na rozwój PlayStation Studios i co istotne, pieniądze muszą zostać zainwestowane przed przyszłym rokiem. Info pochodzi bezpośrednio od dyrektora finansowego firmy Hirokiego Totoki, a pojawiły się oczywiście pytania o pieniądze, które miały zostać zainwestowane kiedyś i odpowiedział, że Sony do tej pory wydało ponad 9 miliardów dolarów, a właśnie przed końcem tego roku zamierzają wydać jeszcze 5 miliardów. Jeszcze w 2021 roku ogłoszono, że w ciągu 3 kolejnych lat Sony ma przeznaczyć 14,5 miliarda dolarów na rozwój oraz strategię, a ich głównym założeniem było to, aby zwiększyć zasięg subskrypcji, usług związanych z grami i rozrywką. Na ten moment wydaje się, że kwota 5 miliardów dolarów w zaokrągleniu 5 i 12 miliardów jest ogromna i przeznaczenie tego do końca roku będzie na pewno nie lada wyzwaniem i oby wykorzystali to dobrze. Chwilę temu wspomniałem wam o końcu samodzielnej działalności studia Luminous Productions, odpowiedzialnego za stworzenie Forspoken. Studio za jakiś czas ma przejść w całości pod skrzydła Square Enix, ale nie zmienia to faktu, że mieli mocne plany na przyszłość, które co prawda zostały pokrzyżowane, ale jednak coś tam się działo. Otóż okazuje się, że jedną z planowanych przyszłych gier studia Luminous Productions miała być kontynuacja Forspoken. Info pochodzi od dziennikarza z RPG Site, Alexa Donaldsona, który zaznaczył, że deweloper był na wczesnym etapie prac nad innymi grami, a pomysł na sequel Forspoken był już ustalony. Zakładano pewnie wówczas, że gra przyjmie się co najmniej dobrze, a niestety nie możemy tutaj mówić o udanej premierze, bo Forspoken jest jedną z najgorzej przyjętych gier tego roku, która miała szansę na bycie dobrym tytułem, ale zbyt wiele rzeczy tutaj nie zagrało. Czy ma szansę powstać kontynuacja? No nie oszukujmy się, raczej nie i Square Enix nie będzie tym zainteresowane, bo jest pewnie masa innych, bardziej opłacalnych pomysłów, które przede wszystkim mają większe szanse na powodzenie i normalne przyjęcie. Co do Forspoken są też inne pozytywne opinie, bo wiadomo, że każdy podszedł do tej gry inaczej, ale zdaniem większości nie jest to tytuł warty czasu. Tak jak mówię, Forspoken miało naprawdę konkretne szanse na to, aby stać się grą wartą uwagi, ale szereg rzeczy, m.in. tragiczna fabuła czy słabe przywiązanie do optymalizacji spowodowały słabe przyjęcie oraz najpewniej mocno przyczyniły się do rozpadu studia, a w zasadzie jego wchłonięcia w szeregi Square Enix. Marka wydawała się na początku bardzo fajna i nadal widzę tam kilka ciekawych elementów z potencjałem, ale w ogólnym rozrachunku Forspoken nie dostarczyło nic specjalnego, szczególnie, że mamy 2023 rok, a taka gra, która stawia się cenowo obok innych niesamowitych gier, takich jak God of War Ragnarok, brzmi jak po prostu kiepski żart. Dajcie znać, jak wy podchodzicie do ostatniej gry studia Luminous Productions, a ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, no i do jutra.